Tadam. Będzie challenge. Pierwszy etap. Stacja Łódź Widzew. Tomaszów, początek prawdziwej wyprawy. Kostiuszko. Jak teraz ładnie w Tomaszowie. Weźcie poza miastem. Na zalew. Na Górzyce. Jak się ucywilizowało. Europa. Teraz nawet zbój na etacie tam siedzi. Jakie soczewy na niebie. Kama. Małe na drogę jakieś? Będziemy mieć alibi jakby co. Jakież to bagno. Wieje wschód, więc Sinice są po drugiej stronie. Tam żadnego znaku nie ma. A musimy tędy. Taka fajna droga musi dokądś doprowadzić. Drugiego końca też nie. Taka susza, że się grzęznie. A nam trzeba tu, bo cystersi zawsze mają coś dobrego. Ale co? No też już, a może brać już byliśmy. Niech żyje lato! Że słoneczko coraz niżej, a mamy małe opóźnienie. Dobno. Nie, smakują dobre. A jak się to miejsce nazywa? Tutaj? Tak. Gretka. Polecamy. Zamiast cystersów cepelia. No chyba turyści nie są mile widziani. Dzisiaj przynajmniej. Przykry moment. Trasy. Gdzie najlepiej znaleźć zgubioną drogę? Jak w Leśnej Polanie. Skąd wracali Litwini? Trzeba sprawdzić, żebyśmy... Ale gdzie jest prosto? Co, jednak Google się pomyliły. No zobacz. No fajne, ale takie głośne, że zepsuje wszystko. Teraz taki podjazd. No ale jak w takim czymś spać? Tu jeszcze czas przyhamował. Nadszedł czas partyzantki. Słońce nisko. Trzeba znaleźć legowisko. Mój domek już gotowy. A tu prace w toku. A tu przygotowana mała linia marzinota, żeby mi zwierzątka nie zaglądały jak kiedyś do śpiworka. No i trzeba wejść w moskitierę i powiedzieć dobranoc. Leszek jakby zapadły taki. A ty jakoś źle tam włazisz, wiesz? Ktoś mi pasek wyszynął ze spod? Nie wiem. No nie wiem, z kim ty tam spałeś. Nogami do przodu, ale wychodzimy. O. Witaj dzień. Witaj dzień. O. Łoś jeden, zgłoś się. Łoś jeden nadaje. Kierujemy się na północ.
Jedziemy na Wolbusz, motywacją są gzy. Wolbusz, wita. Taka to nasza demokracja, że się czci dyktatora. No sam nie wiem, co o tym sądzić. Fontanna. A na Piłsudskiego patrzy Frycz. Tu byłem, ty masz swój głaz, ja mam swój głaz. A wszystko pod czymś takim rosochatym. I w drogę na Bętków. Chwila słabości, lodzik w Bętkowie. Się chyba zapędziliśmy. Rzeka miazga i upał też miazga. Im bliżej domu, tym więcej piachu. Afrykańskie ciepło nas dopadło. Trzeba kupić to i owo i zapaść w lesie i przeczekać największy upał. Czym się schładzasz? Taki upał można tylko przeczekać. Jean Andres Paul. Koniec, misja zakończona.